przed nami dość zmienny pogodowo jesienny piątek. Justyna Janus-Konarska, witam Państwa i zapraszam na szczegóły. Jutro nad Polskę ponownie nasunie się klin Wyżu Atlantyckiego, w którym utworzy się centrum wyżowe nad Europą Zachodnią, a z zachodu napływać będzie atlantyckie ciepło. Będzie więc cieplej od 6 do 10 stopni, a teraz już Dolny Śląsk. Pierwsza część nocy będzie pochmurna ze słabym deszczem i mrzawką, a wysoko w Sudetach z deszczem ze śniegiem. Nad ranem zacznie się rozpogadzać. Temperatura od 3 do 6 stopni. Do południa w całym regionie pogodniej, bez opadów, ale z dużym zachmurzeniem warstwowo-kłębiastym. Po południu nadal pogodnie, ale już z większymi rozpogodzeniami i cieplej. Od 7 stopni w Kłodzku do 9 we Wrocławiu i w Legnicy. Ciśnienie będzie rosło, w południe wyniesie 1012 hektopaskali, wiatr zachodni słaby i umiarkowany, a biometr i warunki na drogach dobre, tylko nad ranem na drogach może być ślisko. Sobota i niedziela to 10-11 stopni na termometrach i bardzo dużo słońca, czyli same pogodne wieści na weekend. A my życzymy Państwu spokojnego wieczoru, do zobaczenia.